Moja głodówka wywołała w świadku sportowym wiele dyskusji. Wiele osób mówiło, no, że może Krzyśkowi trochę odbiło, tak przepraszam, mówię kolokwialnie. Ty tego żałujesz czy nie? Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Proszę Państwa, poznajecie tego faceta? Krzysztof Zimnoch. Naprawdę Krzysztof Zimnoch. I to jesteśmy, proszę Państwa, w Legionowie. Tu jest ring. Wyglądasz, jakbyś za chwilę miał być na wybiegu dla modeli. No, nie, będę walczył. Nie mam żadnych ofert, chociaż jakby były jakieś, to bardzo chętnie. Dlaczego nie? Powiedz mi, ile teraz ważysz? Wieczorem 90 kilo, rano 89. Tak. Czyli ile schudłeś od momentu, kiedy rozpocząłeś swoją słynną głodówkę? 20 dni spadło mi 16 kg, ważyłem 86 kg, najmniej. A teraz ważę 89. Czyli 3 kg w niecałe 2 tygodnie przyszło. Czyli już nie głodujesz? Nie głoduję, jem. Odżywiam się na razie bez mięsa. Wychodzę po prostu z głodówki. Ile ten proces wychodzenia będzie trwał? Tyle co głodówka, 3 tygodnie. I potem, cóż, będą narodziny syna, tak? Tak, potem będą narodziny syna w kwietniu, także czekam na syna. A dalej? Powiedz coś o planach sportowych. No mam plany sportowe, zamierzam wejść do ringu, tylko jeszcze nie wiem kiedy. To znaczy wiem, ale nie będę na razie nic mówił. Czekam na narodziny syna. A możesz powiedzieć chociaż przybliżeniu kiedy? Może w tym półroczu uda się wejść do ringu. W wadze junior ciężkiej, tak? Tak jest, teraz będę walczył w wadze junior ciężkiej. Jesteś na to zdecydowany, absolutnie, tak? No oczywiście, bardzo dobrze się czuję, trenuję już normalnie 2 razy dziennie. Super się czuję, także przygotowuję się do walki. Czyli już zrezygnowałeś z tych ambitnych planów, już nie wyzywasz na pojedynek swojego starego rywala w wadze ciężkiej? No póki co to nie, no bo to nie ma sensu. Teraz będę walczył w cruiser. Z biegiem czasu zobaczymy, jak waga będzie się utrzymywać, czy będę musiał dużo zbijać, dużo przytyję, tak, czy będę szedł po prostu naturalnie. Jeżeli będę ważył 95-96, to będę schodził do cruiser. No i zobaczę, jak ta waga będzie schodzić. Jeżeli będę miał duże problemy, no to idę do ciężkiej. Tutaj nie mam ograniczeń. Jak się czujesz w tej nowej wadze? Super. Czuję się o 10 lat młodszy, minimum, naprawdę. Czuję się fenomenalnie. A powiedz, jakie te plany sportowe w tej wadze junior ciężkiej? Na razie wejść do ringu, wygrać walkę. Sam jestem ciekaw, jak to będzie, tak? Czy to będzie na plus, może będzie na minus, sam nie wiem, sam jestem ciekawy siebie. Trenuję, biegam, biję w worek, robię walkę z cieniem, nie byłem jeszcze w ringu, nie robiłem jeszcze sparingu, wejdę, zobaczę, otrzymam cios, wiadomo, że to wszystko trzeba przerobić. Odbudowałem się, oczyściłem się, czuję naprawdę dużą poprawę fizyczną. Siła uderzenia została ta sama przy tak niskiej wadze, także ja tylko się cieszę i zobaczymy. No, waga junior ciężka. Czyli uważajcie, bo do junior ciężkiej uważajcie, oczywiście, że przechodzę do wagi junior ciężkiej. No ale już zasugerowałeś, że wiesz chyba, z kim będziesz walczył i kiedy, nie chcę zdradzić. Czy to będzie zawodnik, no, z czołówki? Nie wiem, jeszcze nic nie powiem. Naprawdę ograniczę się tutaj do tego, że zamierzam wejść do ringu. Kiedy to będzie, zobaczymy. Tak jak mówię, najważniejszy
najważniejsze dla mnie na obecną chwilę jest poród mojej żony, mój syn przychodzi na świat. Jestem z nią, wspieram ją i tyle. Waga ci spadła, czy spadły też oczekiwania finansowe związane z twoim powrotem do ringu? No bo rzucałeś takie trochę kosmiczne ceny. Najpierw chciałeś 3 miliony, potem spuściłeś na milion. Nie, jak jest naprawdę? Myślałem, żeby mu powiedzieć 5, teraz mu mówię 3. Zależy o kogo. Jeżeli chodzi o pewnych ludzi, z którymi w przyszłości będę walczył, to bardzo możliwe, że to jeszcze wszystko wzrośnie. Kogo masz na myśli? Nie, no pan wie, no ja, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi tutaj. Zbyt dużo zostało powiedziane, żebym miał wchodzić do ringu tak sobie. Wejdę do ringu tylko wtedy, kiedy będą położone na stół naprawdę duże pieniądze. To może... A jak nie, to po prostu pójdziemy swoją drogą. Jak ja nie zarobię w tej walce, to nikt nie zarobi i tyle. Powiedz mi tak, śledzisz scenę w junior ciężkiej, w ciężkiej. No z kim najchętniej byś się spotkał jeszcze w tym roku? No, nie mam żadnych ograniczeń, tylko tak naprawdę trzeba patrzeć realnie, tak? Po prostu mówię, że chcę wejść do ringu i stoczyć walkę. Nie mam jakichś nazwisk, tak? Nie to, że chciałbym walczyć z Włodarczykiem, czy z Głowackim, czy z Masternakiem. Oczywiście to jest moim marzeniem i chciałbym wejść przede wszystkim na ich poziom w junior ciężki. Jeżeli wejdę na ich poziom w junior ciężki, to wtedy będę z nimi walczył i wtedy, bo na razie mnie nie ma, tak? Bo jeszcze nie wszedłem, jeszcze nie stoczyłem walki. Jeżeli wejdę do ringu, poczuję się pewnie, mogę walczyć z każdym. Moja głodówka wywołała w świadku sportowym wiele dyskusji. Wiele osób mówiło, no, że może Krzyśkowi trochę odbiło, tak przepraszam, mówię kolokwialnie. Ty tego żałujesz czy nie? Nie, no to była najlepsza decyzja w moim życiu, jeżeli chodzi o sport i o odżywianie się. To znaczy o nieodżywianie się. Dobrze, świetnie wyglądasz. Cieszę się. Pan przede również. Wszystkim pan życzę również. Życzę ci, żeby syn się narodził zdrowy, żebyś był szczęśliwy. No i potem wracaj na ring, kibice czekają, zobaczymy cię w wadze junior ciężkiej. Wracaj. Tak jest, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w ringu. Pozdrawiam was. Dzięki.